Szanowni Państwo, w kampanii wyborczej mieliśmy zapowiedź ze strony rządu pierwszego w historii zrównoważonego budżetu państwa. W czasach, kiedy mamy wzrost gospodarczy, inne gospodarki wykorzystują ten czas, żeby wykreować nawet nadwyżkę budżetową. Niemcy, Grecja, która miała duże problemy finansowe. Niestety okazało się, że ten zrównoważony budżet to była tylko i wyłącznie zapowiedź kampanijna i tylko i wyłącznie kampania wyborcza. Dziś okazuje się, że budżet w przyszłym roku zrównoważony niestety nie będzie. Dzisiejsze informacje co do atrakcyjności inwestowania w Polsce pokazują, jak ten rząd radzi sobie generalnie z gospodarką, z kreowaniem wzrostu gospodarczego. Polska spadła o kolejne pozycje, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycji w Polsce, na 40. miejsce na 190 państw. Przypomnę, że najwyższe miejsce mieliśmy w roku 2015, to było miejsce 25. W tej chwili podczas rządów PiS-u spadek o 15 miejsc, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestowania w naszym kraju. Szanowni Państwo, można by powiedzieć, że budżet państwa jest tak zrównoważony, jak Marian Banaś jest kryształowym człowiekiem. W kampanii wyborczej słyszeliśmy, że to historyczne dokonanie rządu PiS. Tak jak powiedział pan poseł Konwiński, kilkanaście państw Unii Europejskiej miało budżety zrównoważone i budżety z nadwyżkami i nikt nie odtrąbił tam żadnego sukcesu. To naturalne w sytuacji, gdy mamy dobrą koniunkturę w gospodarce. Natomiast w takiej sytuacji, w czasie świetnej koniunktury gospodarczej, PiS zafundował nam przez 4 lata budżety z deficytem i ten budżet na 2020 rok, mimo tych szumnych zapowiedzi, jest także budżetem z deficytem. Dzisiaj potwierdzili to przedstawiciele rządu PiS. Mówiliśmy o tym od samego początku. Jeśli po stronie dochodów wpisano 14,5 miliarda złotych haraczu z naszych oszczędności emerytalnych w OFE, 14,5 miliarda złotych waszych oszczędności z OFE, zasili w tym roku plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To już jest wliczone w budżet przyszłoroczny. Jeśli wliczone jest 5 miliardów złotych ze zniesienia limitu 30-krotności, o którym przecież premier Gowin mówi, że nie zagłosuje, bez względu na to, czy się ma cieszyć, czy nie cieszyć, nie zagłosuje za tą ustawą, to już znaczy, że mamy 5 miliardów w budżecie mniej. A teraz po stronie wydatków. Czy ktoś z Państwa widział wpisane w plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłatę 13 emerytury? To jest 9 miliardów złotych. Nie ma tego w planie finansowym FUS-u. Co to znaczy? To znaczy, że z budżetu państwa musi iść dotacja w wysokości 9 miliardów. 9 i 5 to 14. Na wejściu ten budżet już w czasie kampanii miał 14 miliardów złotych deficytu. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć, ponieważ PiS obiecał jeszcze szereg innych rzeczy i pamiętajmy o jednym. Pieniądze na 500+ były pieniędzmi z kredytu, a oprócz tego w tym czasie państwo nie funkcjonowało. Nie funkcjonowała ochrona zdrowia, nie funkcjonowała edukacja, bo była finansowana przez samorządy i cały szereg usług publicznych, a cała budżetówka miała de facto zamrożone wynagrodzenia, a jeśli wzrastały, to tylko o poziom inflacji. Takie państwo zafundował nam PiS w poprzednich 4 latach, a jaka będzie przyszłość, będziemy Państwa informować na kolejnych konferencjach prasowych. Jeśli są pytania, jesteśmy do dyspozycji, jeśli nie. Ja chciałem spytać o ten ranking. Mam na myśli, że to jest ranking atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych. Czy ten spadek z 25 miejsca na 40 to jest przez rok czy przez 4 lata? Przez 4 lata. 25 miejsce było w roku 2015. To zostało opublikowane w 2016 roku. Wtedy PiS obwieszczał swój sukces, ale to był sukces dotyczący roku 2015 i całych 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast po tych 4 latach jest spadek o 15 pozycji. A kto robił ten ranking? W tej chwili, za chwilę panu podam. To dzisiaj jest opublikowane. Pamiętajcie Państwo, że te rankingi prowadzone przez różne instytucje biorą pod uwagę przede wszystkim to, co się dzieje w
polskim wymiarze sprawiedliwości. Jeśli prokuratura nie wszczyna śledztwa w sprawie koperty z łapówką, którą miał przyjąć Jarosław Kaczyński, jeśli nie wszczyna postępowania w sprawie dwóch srebrnych wież, to jak przedsiębiorca, inwestor ma się czuć bezpiecznie w państwie polskim? To jest po prostu niemożliwe. Jak się ma czuć bezpiecznie, kiedy Najwyższa Izba Kontroli jest w rękach człowieka mającego bliskie relacje z półświatkiem, z suterenami, z przestępcami? To tyle. Bardzo dziękujemy. Dzięki. A za chwilę.